Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym pokazać, jak można pobrać Blendera i zainstalować go pod Linuxem, nie używając do tego celu konsoli. Wiem, że konsoli się początkujący mogą troszeczkę obawiać, ale nie ma tutaj żadnego problemu, jest to prosta rzecz, a i tak jej nie pokażę. W związku z tym mam tutaj tą swoją wersję Linuxa, którą konfigurowaliśmy w poprzednim tutorialu, zatem spróbujmy teraz zalogować się. Przy okazji powiem, jak można ustawić sobie tutaj ładne zdjęcie. I za chwilkę zajmiemy się ściągnięciem i instalacją Blendera. Logowanie pokazuje nam pulpit, który poprzednio skonfigurowaliśmy, więc może od razu poszukajmy sobie jakiegoś eleganckiego obrazka. Klikam na przeglądarkę. W przeglądarce wpisuję sobie coś takiego jak Blender Icon. Kliknę teraz w grafika, aby znaleźć coś ciekawego. No i nie wiem, czy tutaj są jakieś w miarę fajne obrazki. No, na przykład powiedzmy, że sobie ten mi się podoba. Weźmy go, w takim razie ściągnijmy. A więc naciskam zobacz plik. W tym momencie ten plik mogę zapisać. Mam tutaj bezpośrednią ścieżkę do niego. Takiej ikonki mogę użyć jako swojego awatara na przykład. Naciskam Ctrl S. Ten obrazek zapisać się chcę do katalogu PKB pobrane. Ale wolałbym zapisać go do katalogu PKB obrazy, ponieważ to jest obrazek, a więc niech będzie od razu porządek w systemie. Naciskam zapisz, on się pobrał, widzę go tutaj, mogę go także kliknąć, aby się wyświetlił w takim malutkim, sprytnym oknie przeglądarki obrazków. Tak wygląda. I teraz należałoby go dodać do tego okna logowania, które widzieliśmy na samym początku, zanim się zalogowałem. Aby to zrobić, wybieram sobie coś takiego jak system, preferencje oraz o mnie. To jest konfiguracja nazwy, hasła i takich rzeczy. Klikam teraz w to puste miejsce tutaj. To puste miejsce pozwala mi wybrać jakieś obrazki, które są gotowe i w systemie można je sobie wyciągnąć. Są dość pretensjonalne. W związku z tym kliknę teraz w obrazy i tam jest ten mój rodzaj ikonki, ten Blender. Jeżeli nacisnę otwórz, w tym momencie mam wybraną swoją własną ikonę. Naciskam zamknij. Jeżeli się teraz wyloguję, to będę za chwilkę widział elegancki rodzaj awatara, który jest tutaj. Jeżeli kliknę w Piotao, Piotao też ma swój własny, PKB również ma swój własny. A więc teraz loguję się i przystępujemy do ściągnięcia oraz zainstalowania Blendera pod Linuxem. Ten Linux i to konto jeszcze Blendera nie widziały, więc zróbmy sobie takiego Blendera, tak aby tutaj jakoś sensownie działał. Naciskam na przeglądarkę, aby ją otworzyć. I wpisuję adres strony blender.org. To jest miejsce, z którego zazwyczaj pobieramy Blendera. Aby pobrać Blendera, mam możliwość kliknięcia w download albo bezpośrednio w ten guzik tutaj. Klikam Blender, bam, i przechodzę do strony pobierania. Mogę tutaj wybrać Blendera dla wersji swojego systemu. Czyli na przykład jak pracuję pod Windowsem, wybieram Blendera dla Windowsa i mogę wybrać instalator albo zip. Jeżeli pracuję na jakiejś pracowni, na przykład gdzieś w szkole i nie mogę zainstalować Blendera, bo nie mam uprawnień pod Windowsem, to nadal mogę ściągnąć sobie zipa, rozpakować go i będzie działał. Tak samo mam wersję dla Macintosha, jest tylko zip, i dla Linuxa jest tarball tak zwany, nie zip, to jest domyślny format archiwów pod Linuxem. Mogę także ściągnąć kod źródłowy, gdyby ktoś chciał kompilować Blendera, i mogę ściągnąć także tak zwane buildy dzienne. Buildy dzienne to są takie wersje Blendera, które codziennie są kompilowane automatycznie przez specjalny skrypt. Są one troszeczkę ukryte. Tutaj jest napisane krwawiąca krawędź, czyli takie nowe, że mogą skaleczyć. No i jeżeli kliknę w Developers Corner, to przejdę na stronkę, na której będę mógł pobrać sobie takie buildy blenderowe. Te buildy są przygotowane pod Macintosha, Windowsa i Linuxa. I zobaczymy, że są dwie grupy takich buildów. Przede wszystkim jest wersja oficjalna. To jest wersja, na którą deweloperzy obecnie pracują i to są kompilacje. No, powiedzmy sobie z dzisiaj, z godziny 2:10. Obecnie mamy godzinę 23:22, więc no, mają niecałą dobę zaledwie, więc są bardzo świeże. Druga grupa to jest tak zwany Gooseberry Branch. Projekt Gooseberry to jest obecnie film, nad którym pracuje Blender Institute. No i rozwój pod kierunkiem, czy pod kątem tego filmu przebiega troszeczkę inaczej niż w wersji oficjalnej. Po zakończeniu tego projektu te dwie wersje się połączą i niektóre feature'y, które są tutaj, będziemy mieli dostępne również w wersji oficjalnej. Od Was zależy, co sobie pobierzecie.
Zasadniczo te wersje mogą mieć jakieś ukryte błędy i mogą za dobrze nie działać, więc jeżeli ktoś chce dmuchać na zimne i korzystać z tak zwanej stabilnej wersji, zachęcam, żeby na początku pobrał sobie tę wersję dla Linuxa, która jest tutaj. Teraz jest kolejny problem, który musimy rozwiązać. Mamy tutaj wersję 64 bity albo 32 bity. Jeżeli instalowaliśmy Linuxa, to prawdopodobnie wiemy, jaka to jest wersja tego Linuxa. Natomiast jeżeli nie wiemy, to pokażę taki prosty sposób, jak można to sprawdzić. Teraz myślę, jak to można sprawdzić, ponieważ bez konsoli jest mi dosyć trudno, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy, że kliknę tutaj po prostu lewym klawiszem myszy i teraz otworzy mi się monitor systemu. To jest ten monitor systemu, który dodaliśmy sobie na pasek. W monitorze systemu mam coś takiego jak zakładkę system i tutaj mogę zobaczyć, że jest to system AMD64. Jeżeli widzę coś takiego, to znaczy, że mój system jest 64-bitowy. Jeżeli nie widzę 64, to prawdopodobnie mam system 32-bitowy. Jeżeli ściągnę pakiet 64-bitowy, to nie uruchomię go w systemie 32-bitowym. Natomiast 32-bitowy uruchomię i na jednym, i na drugim. Ale 32-bitowy będzie miał ograniczenia co do pamięci, które może używać. Tak czy inaczej, mój system jest 64-bitowy, w związku z tym mogę kliknąć w tę ikonkę, aby go pobrać. Zamiast tego mogę kliknąć również w któryś mirror, czyli w serwer lustrzany, który znajduje się najbliżej mnie. Oczywiście najbliżej znajduje się serwer w Niemczech, a więc klikam go i teraz mogę pobrać sobie taki plik. Wystarczy tylko, że w tym okienku nacisnę zapisz plik i on się natychmiast pobiera do katalogu pobrany. Jak widać, trwa to kilka sekund. Mam już pobrane te 80 kilka mega i teraz, jeżeli chciałbym takiego blendera rozpakować, wystarczy tylko, że kliknę w to miejsce konkretnie. Jeżeli nie chcę w to miejsce klikać, to zawsze mogę znaleźć go przez katalog Home. Tutaj trzeba dwa razy kliknąć. Jak otworzę sobie to okno, to w pobranych będzie ten mój blender. Tutaj widzę, że siedzą również te moje stare pliki z konfiguracją wyglądu okien, które mogę usunąć. Tu jest mój blender. Tak czy inaczej, jeżeli kliknę go w przeglądarce tutaj, to on otworzy się w menedżerze archiwów. I taki menedżer archiwów chwilę pracuje nad tym, żeby rozpakować wstępnie to archiwum, a następnie wyświetlić mi jego zawartość. Zatem muszę chwilę poczekać, bo to jest dosyć sporo roboty dla niego. I teraz po takim wstępnym rozpakowaniu widzę, że jest tutaj spakowany katalog. Ten katalog zawiera oczywiście wszystkie pliki Blendera. Nie będę teraz Blendera uruchamiał bezpośrednio z tego katalogu, tylko ten katalog muszę rozpakować gdzieś. Ja więc mogę nacisnąć strzałkę do góry. Jak mam ten katalog, to go zaznaczam i naciskam guzik rozpakuj. I teraz należy wybrać miejsce, do którego rozpakuję tego blendera. Proponowane miejsce to jest katalog pobrane, ponieważ w tym miejscu właśnie leży moje archiwum. Mogę tak zrobić. Zamiast tego jednak kliknę w PKB i stworzę sobie nowy katalog, który nazwę na przykład programy. A więc naciskam na utwórz katalog, wpisuję nazwę programy, enter, jestem w tym katalogu i tu mogę rozpakować swojego blendera. Jeżeli to będę robił, muszę się tylko upewnić, że mam zaznaczone wszystkie pliki i zastąpienie istniejących plików, ewentualnie odtworzenie katalogów. Jeżeli to wszystko mam, mogę nacisnąć guzik rozpakuj. Wtedy odbywa się rozpakowanie tego całego archiwum i powstają oczywiście nowe pliki i katalogi, tam może być nawet parę tysięcy w tym archiwum. Całość zajmuje 290 mega. W chwili obecnej. Rozpakowywanie już się kończy. Po jego zakończeniu widzę, że powiodło się i teraz mogę nacisnąć zamknij, zakończ albo wyświetl pliki. Wybieram tę opcję wyświetl pliki. Naciskam ją, okienko się wtedy zamyka. No i mam otwarty menedżer plików, w którym wyświetlony jest ten mój katalog programy, a w tym katalogu widzę katalog z pobranym blenderem. Jeżeli nie podoba mi się sposób wyświetlania tego blendera tutaj, to zawsze mogę widok ikon zamienić na widok listy. Ewentualnie mogę go też powiększyć trochę, mogę go także zamienić na widok zwarty. W widoku zwartym jednak widzę, że ta nazwa nie jest w całości pokazana. Aby ta nazwa była w całości pokazana, muszę wybrać sobie edycja, preferencje i w preferencjach dla widoku zwartego muszę odhaczyć checkbox przy wszystkich kolumnach jednakowej szerokości. Jeżeli to zrobię, w tym momencie widzę całą nazwę katalogu, mogę także ją trochę powiększyć i to jest elegancki podgląd. A więc wchodzę do tego katalogu i mam tutaj wszystkie pliki z blenderem. Oczywiście te pliki z blenderem teraz
mogą wyglądać nieco inaczej, zależnie od tego, jak będą w Waszym systemie ustawione ikony. Tak czy inaczej, aby uruchomić Blendera, mam do wyboru albo Blender Software GL, albo Blender Player, albo Blender. Są wszystko pliki wykonywalne, chociaż tak naprawdę wykonać mogę tylko te dwa. Tutaj powinno się pojawić pytanie. Proszę zobaczyć, to jest właśnie to pytanie, dam anuluj, żeby go nie uruchamiać. Prawdziwy plik Blendera to jest Blender. I tego pliku nie mogę nigdzie położyć, nie mogę na przykład go wziąć na pasek do tyłu tutaj, bo to będzie źle. Zamiast tego zrobię sobie ikonkę na pulpicie i na tym pasku tutaj. Pozamykam niepotrzebne okna, aby zostało mi tylko to jedno okno z naszym menedżerem plików. I teraz należy kliknąć w ikonkę Blendera prawym klawiszem. Klikam i z tego menu wybieram utwórz dowiązanie. Jeżeli zrobię takie dowiązanie, to to dowiązanie mogę teraz bezpiecznie przenieść i umieścić się na pulpicie. Proszę bardzo, bam, przeniesione. Teraz takie dowiązanie mogę zaznaczyć, nacisnąć F2 i zmienić mu nazwę na Blender. Mogę także dopisać wersję 2.73a, bo tak się nazywa ta wersja Blendera. No i mogę także zmienić tą ikonkę. Zmieniam ikonkę w podobny sposób, jak to robiliśmy w tym pasku tutaj, w czasie, gdy pokazywałem, jak skonfigurować Linuxa. A więc biorę prawy klawisz, wybieram właściwości i we właściwościach klikam w tę ikonę, która jest tutaj pokazana. Teraz należy wybrać ikonę. Taką ikonę muszę znaleźć. Ta ikona znajduje się w katalogu PKB, w podkatalogu programy, który przed chwilką zrobiłem, no i w katalogu Blendera. Blender jest dostarczony razem z całym zestawem ikon, które można wykorzystać. A więc wchodzę do katalogu Icons, wybieram sobie ikonkę skalowalną, wchodzę do Apps i tutaj jest jedyna ikonka Blender. Bam, wybieram ją, mam otwórz, zamknij, no i jest gotowa. Jeżeli chciałem, aby ta ikona była trochę inna, to oczywiście również mogę ją sobie zmienić, wystarczy dowolny plik PNG podwiązać pod ikonę i gotowe. Teraz ustawię tę ikonę równo, klikam zatem na pulpit prawym klawiszem, wybieram sobie organizuj pulpit według nazw i ikony się wszystkie ustawiają równiutko. Teraz taką ikonę mogę przeciągnąć lewym klawiszem i umieścić na pasku. To powoduje, że ona jest tam skopiowana. Tworzy mi się wtedy nowy aktywator tutaj, ale proszę zobaczyć, że w tym aktywatorze mam już wybraną ścieżkę do programu i to polecenie chyba nie jest najlepsze, ale zobaczymy. Muszę tylko podać nazwę dla tej ikony. Niech to będzie Blender. Naciskam OK. Teraz zobaczymy, czy będzie działać. Naciskam. No i zobaczymy. Jak widać, nie powoduje to stworzenia sensownie działającego programu. A więc w ten sposób ikony nie mogę przenieść. Sorki, że to pokazałem na początku. Tę mogę kliknąć prawym klawiszem, wziąć usuń z panelu. I bam, nie ma jej. Zamiast tego pokaż, jak można dodać nową ikonę do takiego panelu, która będzie uruchamiała naszego Blendera. Jest to bardzo proste. Więc klikam tutaj prawym klawiszem, wybieram sobie dodaj do panelu i w tym oknie, które już powinniśmy znać z konfiguracji Linuxa, wybieram sobie własny aktywator programu. W tym momencie mogę dodać dowolny program do takiego panelu, a konfigurację określam w tym okienku. Więc wpisuję nazwę Blender 2.73a. Mogę wpisać w komentarzu, że to jest Blender dodany w trakcie tutoriala lub w trakcie poradnika. I teraz ważne jest polecenie. To polecenie oczywiście to musi być polecenie, które uruchamia Blendera. W związku z tym naciskam guzik przeglądaj i muszę tego swojego Blendera znaleźć. Mój Blender jest w grupie programy. Tutaj mam ostatnio używane, proszę zobaczyć. Te ostatnio używane są bardzo pomocne, bo mogę szybko przejść do grupy programy. Jeżeli nie chciałem z tego korzystać, to mam tutaj PKB, później programy, później Blender i później Blender. Teraz naciskam guzik otwórz i mam wpisaną całą ścieżkę do mojego Blendera. Tak to wygląda. No i teraz pozostaje mi tylko nacisnąć OK. Zobaczcie też przy okazji, że ikonka tutaj ustawiła się troszeczkę inna. To jest systemowa ikonka Blendera pochodząca z tego pakietu Faenza, który dodawaliśmy w tutorialu o konfiguracji. Jeżeli chciałem taką ikonę zmienić, klikam i tutaj mam różne zestawy ikon. Mogę wybrać sobie na przykład coś takiego jak apps właśnie, skalowalne. Teraz nacisnę literkę B, aby przeskoczyć od razu do wszystkiego, co zaczyna się od B. I tutaj szybko znajdę gdzieś Blender. Tak wygląda ta ikonka systemowa, bardzo ładna. Naciskam OK. No i mam dodanego Blendera do paska ikon, tak samo jak do pulpitu. Teraz mogę wszystko pozamykać i mogę pierwszy raz testowo uruchomić Blendera. A więc cóż, należy zacisnąć kciuki i nacisnąć raz na taką ikonkę. Klik i proszę bardzo, Blender się uruchamia i jest gotowy, uruchomiony.
Oczywiście, ponieważ mam tutaj symulowane środowisko, to grafika nie jest wcale akcelerowana w 3D, więc OpenGL działa dosyć zawodnie i w związku z tym ten Blender dziwnie się zachowywał podczas uruchomienia, ale teraz już jest dobrze, można by tutaj było ewentualnie coś w nim robić. A więc teraz, jak widać, elegancko działa. Ok, więc to by kończyło ten tutorial. Mamy uruchomionego Blendera działającego, powiedzmy sobie, że zainstalowanego pod Linuxem, który jakoś tam działa. Ok? Dzięki za uwagę. Powodzenia życzę we własnych przygodach pod Linuxem w Blenderze.